Student pierwszego roku Pembroke College w Cambridge został nagrany, jak zaczepia bezdomnego i jak pali na jego oczach banknot o nominale 20 funtów. Nie mógł się jednak spodziewać, że za swoje zachowanie może on nawet zostać usunięty z listy studentów. Do zdarzenia doszło, prawdopodobnie nad ranem 2 lutego 18 roku letni Ronald Coyne, który co dopiero rozpoczął naukę w Pembroke College, trzecim najstarszym kolegium wchodzącym w skład Uniwersytetu w Cambridge, wracał do domu z imprezy, gdy, będąc pod wpływem alkoholu, postanowił poznęcać się nad bezdomnym. Nastolatek nie tylko szydził z mężczyzny, ale też wyjął z kieszeni banknot o nominale 20 funtów i spalił go na jego oczach. To ohydne zachowanie nagrane zostało przez gapiów na komórki, a wideo szybko pojawiło się w internecie. Coyne z miejsca stał się antybohaterem Uniwersytetu w Cambridge i został natychmiast wyrzucony ze studenckiego stowarzyszenia Cambridge University Conservative Association. Ale to nie jedyne konsekwencje, jakie nastolatek może ponieść za swój skrajny brak empatii. W internecie pojawiła się petycja o usunięcie go z uczelni, którą podpisało już ponad 700 osób. Czy Uniwersytet w Cambridge zdecyduje się ukarać Ronalda Coyne'a? Trudno powiedzieć, ale pewne jest, że jeśli nawet zostanie on na uczelni, to będzie musiał ponieść jakąś karę, na przykład odbyć wolontariat w ośrodku dla bezdomnych. Zachowaniem chłopaka najbardziej zszokowana jest jednak jego mama, która w krótkim wywiadzie dla mediów przyznała, że takie znęcanie się nad biedniejszymi nie leży w naturze Ronalda oraz że jeszcze w szkole był on przez 2 lata na wolontariacie w sklepie charytatywnym w Edynburgu. Możliwe więc, że na zachowaniu nastolatka zaważyły jakieś bliżej nieokreślone wydarzenia z przeszłości.